Cześć! To jest Agata. To jest Alicja. A to jest Marek. Witam Was na moim kanale Marco Travel. Ten odcinek będzie trochę inny niż moje wszystkie odcinki, ponieważ jestem w moim domu rodzinnym. Znaczy się nie w moim domu rodzinnym, tylko w domu rodzinnym moich dzieciaków, czyli Agatki i Alusi, czyli moich siostrzenic w Olszycach. Przyjechałem na święta do domu i postanowiłem, że nagram razem z nimi vloga, czyli zakończenie roku 2019, czyli w sumie takie podsumowanie roku 2019. Nie wiem, od czego to zacząć. Nigdy takiego odcinka nie robiłem, a tego typu odcinki chciałbym, żeby pojawiały się na moim kanale co roku jako podsumowanie kolejnego ubiegłego roku, ponieważ chciałbym zobaczyć, ile tak naprawdę rzeczy w ciągu roku udało mi się zrobić. I to będzie takie mój przypominacz, że zawsze można więcej i zawsze można jeszcze trochę wycisnąć w następnym roku, czy ogólnie. Jak wam zleciał rok 2019? Nie, no dobrze. Dobrze? Dobrze. Tobie, Alusia? No dobrze. Jak w szkole? Dobrze. Pamiętacie naszą wycieczkę? Tak, ja pamiętam. Gdzie byliśmy? W Warszawie. Aha, to! Aha. Już nie pamiętasz, co? No, nie pamiętam. Dużo się wydarzyło. No za dużo. Ja pamiętam. No, fajnie by było tak podsumować ten rok. Właściwie nie wiem, jak, w jakiej formie to robić, to podsumowanie, bo mój kanał, w przeciwieństwie do kanałów innych influencerów, youtuberów, jest stricte o podróżach. Ja w sumie nie mówię o niczym innym, tylko o tym, o tanim podróżowaniu. Więc ciężko mi tak trochę o czymś innym tutaj teraz mówić, ale ojejku, ten rok generalnie dużo się w tym roku wydarzyło. Zwiedziłem kawał świata, wydałem mnóstwo pieniędzy na te podróże. Aż za dużo. Nie wiem. Pamiętaj, jak masz pasję, nieważne jakie pieniądze na nią wydasz, jeśli to jest twoja pasja, to zawsze będzie to warte teraz tego. Teraz na Andrzejkach tak wylosowałam takie autobus i chyba pieniądze. To znaczy, że pani powiedziała, że dużo podróżować. Że będziesz dużo podróżować? Ale tam był jeszcze pierścionek, że szybko wyjdzie za mąż. Ty chyba nie dostałaś pierścionka. Nie, nie wiem. Nie? No to dobrze. Naciesz się młodością. Losowałam najpierw różaniec, ale pani go... To ty chyba do zakonu pójdziesz. Jeszcze raz losowałam. A. Bo pani mi kazała. No, także ten rok 2019 zaczął się od... Ja chyba najpierw powiem o podróżach wszystkich, jakie się do tej pory wydarzyły w tym roku. Czyli zacznijmy od tego, że w Polsce byłem chyba 9 razy. Byłem styczeń, marzec, maj, lipiec. Październik, listopad. Nie, listopad i grudzień, 6. Zacznijmy od tego, że byłem 6 razy w Polsce. Na początku przyleciałem w styczniu, byłem dosłownie 3 dni w Polsce, zabrałem babcię i mamy do Rzymu. Zwiedziliśmy Rzym w 3 dni. Mama moich dziewczyn miała też jechać, ale stało się tak, że nie pojechała niestety z przyczyn prywatnych, czego żałowaliśmy, ale no takie życie nieraz jest, prawda? Tak? Pojechaliśmy do Rzymu. Później ja pojechałem w marcu do Polski. Później w kwietniu zapragnąłem słońca. W Irlandii tego słońca było strasznie mało. A ja znalazłem bardzo tanie bilety i poleciałem na 3 dni do Portugalii, do Faro. Tam nauczyłem się surfować. Serio? No, surfowałem. Super. No. Nauczysz mnie. No kiedyś może jak siebie nauczę, to może i ciebie nauczę. No. Polecam, portugalskie jedzenie jest przepyszne, naprawdę. I było tam dosyć tanio. W kwietniu, po tym jak wróciłem z Portugalii, byłem też na koncercie Shona Mendesa w Dublinie. Był to mój pierwszy tak naprawdę w życiu wielki koncert i będzie to niezapomniany koncert do końca życia.
Mam tyle z niego pięknych wspomnień, że było po prostu cudownie. Nie. Było perfect. Było perfect. Później przyszedł czas na moje wymarzone Filipiny. Filipiny zabukowałem tak naprawdę 2 miesiące przed tym, jak tam poleciałem. Jestem dumny z tego, że poleciałem tam, bo sam zarobiłem sobie na te wakacje ciężką pracą. Pamiętajcie, jeśli na coś sobie zarobicie ciężką pracą, to sobie nie żałujcie. Kupcie sobie to, co chcecie, jeśli sami sobie ciężko zapracowaliście. Prawda? A jeżeli ja nie mam pracy, to jak mam nie No, mówię, jak dorośniesz. Zarobię. No, także poleciałem na Filipiny. To były 2 tygodnie spędzone w samotności na innym kontynencie, ogólnie z ludźmi zewsząd. Byli tam ludzie naprawdę zewsząd, z całego świata. Nie spotkałem ani jednego Polaka. Filipiny to było taka moja wyprawa, gdzie ja z siebie byłem naprawdę mega dumny, bo sam tak naprawdę na taki trochę drugi koniec świata wybrałem się i poleciałem sam, gdzie wszystko zaplanowałem sobie sam, zapłaciłem sobie sam. Nie miałem żadnych sponsorów, nie miałem nikogo, kto by mi pomógł. Wszystko zrobiłem sam. Także pamiętaj, i wy też pamiętajcie, walczcie o swoje marzenia. Bo podróżowanie to jest jedno wielkie moje marzenie, żeby podróżować po świecie. Tak, w tym roku ono się spełniło, bo o to walczyłem. Do końca, nie poddałem się. Będę walczyć. Będziesz walczyć? Tak. Podróżowanie. Tak? Będę Mam też nadzieję. Podróżować. Będziesz z koleżankami. Twoim pierwszym krokiem jest Irlandia. No, musisz do mnie przylecieć w końcu. Tylko musisz dużo pieniędzy oszczędzić. Mhm. No. Nie wydawać na głupoty. Tak. Nie wydaję na jakieś Barbie lalki. Nie? Nie. Już duża dziewczyna jesteś, nie? Nie. Znudziły mi się. Znudziły. No, także pamiętajcie, walczcie o swoje marzenia. Powiem wam też jedną inną sprawę, o którą męczyło mnie już parę osób w sumie w wiadomościach prywatnych. Nie męczyło, tylko pisało mi wiadomości prywatne. Żeby pójść do Top Model. Tak, byłem w tym roku w Top Model. Mówię to oficjalnie, bo nigdzie o tym nie mówiłem. Nikt o tym tak naprawdę nie wiedział, wiedziało dosłownie kilka osób, kilka moich znajomych. Nawet nie wiem, czy wy wiedział. Ja wiedziałam. Wiedziałyście, bo ja mam... Ale nie wiedziałam. Nie? Ja wiedziałam. No. Także byłem w Top Model, na precastingu do Top Model w maju, właśnie po powrocie zaraz z Filipin. Nie pykło. To było moje marzenie też poniekąd. Małe. Nie udało się. Trudno. Może następnym razem. Wątpię, żeby był. Ale warto spróbować. Warto właśnie próbować wszystkiego w życiu. Po przyjeździe z powrotem do Dublina w maju cały miesiąc pracowałem. Ciężko. Musiałem ciężko pracować. Cały miesiąc aż. Wiem, tak mówię, ale serio. Naprawdę ja mam taką pracę. Ja naprawdę dziękuję z całego serca codziennie, że mam taką pracę, jaką mam, bo mogę pozwolić sobie na to, żeby przyjechać, kiedy tak naprawdę mi się podoba. No i ze świętami jest różnie, ale w tym roku i na święta przyjechałem. Mogę podróżować, mogę zarabiać, mogę odkładać. Także to jest tak, dokładnie. Znaczy mogę nie wszystko, ale mogę dosłownie, dużo rzeczy. Dosłownie. Mogę więcej niż bym miał dane robić w Polsce, bo w Polsce prawdopodobnie nie miałbym takiej możliwości, żeby coś takiego robić. Musiałbyś cały rok pracować, żeby pojechać na Filipiny. Albo i dłużej. Albo i dłużej. No. Także naprawdę jestem wdzięczny za to, że mam taką pracę, jaką mam. Później przyleciałem na tydzień do Polski na wakacje, tak odpocząć po prostu. Wtedy właśnie zabrałem dziewczyny na wycieczkę do Warszawy, nie? Pamiętacie, jak rano na shopping. O trzeciej rano musieliśmy wstawać, żeby zdążyć na pociąg, który był o 6 rano chyba, czy o 5, coś takiego. 5:40. Coś takiego. I byliśmy na 11 w Warszawie,
spędziliśmy cały dzień w Warszawie, poszliśmy na ścianę wspinaczkową, no nie? Na shopping! Później... Musisz mieć czas. No wiem, właśnie muszę ciężko następnym pracować. W styczniu musisz ciężko pracować. W styczniu to ja jadę na narty. Aha. To cały luty przepracujesz w marcu. Cały luty przepracuję w marcu? Cały luty przepracujesz i przyjedziesz w marcu. A, no teraz czaję. Skłamałeś. Także w lipcu przyleciałem do Polski. Później tak samo w lipcu, albo to już było początkiem sierpnia, nie pamiętam, miałem parę takich szybkich tripów. Poleciałem między innymi do Bristolu. Później poleciałem do Frankfurtu, do Niemiec. Oczywiście wszystkie vlogi możecie oglądać na moim kanale. Później poleciałem do Madrytu na jeden dzień. Na 24 godziny takie w sumie. Czy ja jeszcze gdzieś byłem? Nagrałeś film tak przez 24 godziny. Nagrałem film tak, mówię tak przez 24 godziny na Majorce. Jeszcze nie nagrałeś nie. Musisz nagrać nie jak przyjedziesz. Ale to wtedy będzie wszystko nie. A tu będziemy zadawać takie fajne rzeczy. Jakie na przykład? Chcesz lody? Nie. No właśnie. No. A wtedy byłoby chcesz gorąco się bardzo. Chcesz się opalić? Nie. Trochę słabo z tym nie. No trochę. A to może drugi raz tak? A może... Nie. 24 godziny może. Mój. Alusia. No i tak w sumie się skończył prawie, że mój rok 2019. Ponieważ później poleciałem na 5 dni, zrobiłem... Moja siostrzenica się urodziła 28 października, moja chrześnica tak naprawdę. I wtedy poleciałem 2 tygodnie później, jak ona się urodziła, kupiłem bilety, poleciałem do Polski na 5 dni, żeby z nią zobaczyć, żeby się z nią przywitać. Chrzciny to teraz. W listopadzie nie było. Jutro są chrzciny. No jutro są chrzciny. Tu Marek wyjeżdża. Wieczorem. No szkoda. Trochę szkoda. Także w listopadzie przyleciałem odwiedzić moją siostrzenicę kochaną, moją chrześnicę tak naprawdę, bo ona będzie moją chrześnicą. Już jest. Zuza. Jutro. Ale jak będzie ten vlog na kanale, to będzie już, że już jest. No. Także już jest moją chrześnicą. Zuza, moja kochana, malutka, piękniutka. No. No i tak stał się wrzesień. We wrześniu pracowałem. I pracowałem. Ale w międzyczasie chciałem lecieć do Nowego Jorku. Ale co się stało? Ponieważ 11 listopada 2019 roku Trump zniósł obowiązek wnoszenia wniosków wizowych o wizę turystyczną i można, Polacy mogą teraz jechać tylko i wyłącznie na takim formularzu ESTA, to Marek zaaplikował o ten formularz, żeby polecieć do Nowego Jorku. Ale co się stało? Jako że we wrześniu 2018 roku Marek, ten oto tutaj siedzący, nie dostał wizy do Stanów Zjednoczonych, ponieważ chciał jechać w samotną podróż do Nowego Jorku na tydzień, i pani w konsulacie powiedziała, że sorry, maybe another time, to do zaznaczenia we wniosku, który uzupełniałem do Esty, był taki jedno okienko było, w którym było napisane, czy kiedykolwiek została mi odmówiona wiza do Stanów Zjednoczonych. I wtedy, kiedy zaznaczyłem tak, pod spodem wyświetlił się tekst, aby iść do ambasady Stanów Zjednoczonych i starać się o regularną wizę. Także tak się stało, że do Stanów jednak nie poleciałem. Niestety. Niestety. Ale mam zamiar, mam plany na 2020 rok. Nie, właśnie nie wiem, jak to robić. Na następny raz piszcie w komentarzu. Oczywiście to będzie już obowiązywało od następnego filmiku, ale napiszcie w komentarzu, czy robić filmiki podsumowujące rok tylko o tym, co się robiło w ubiegłym roku, czy
też chcecie, żebym mówił o planach na przyszły rok. Chyba powiem o moich planach na 2020 rok, bo sam chcę się przekonać, czy jakieś z tych planów wyjdą. A więc moim pierwszym planem jest wyjazd na narty, które już są zabukowane, także jadę tak naprawdę za tydzień, bo we wtorek 7 stycznia lecę z dwoma przyjaciółkami moimi z pracy na narty do Zakopanego. Tak, lecimy na 3 dni, znaczy ja jadę na snowboard, one jadą na narty. Prawdopodobnie, mam nadzieję, że się nie pozabijamy. Oby. Oby. No a dalsze plany na przyszły rok to są plany oszczędnościowe. Muszę, pierwsze co, to muszę spłacić mój kredyt, który wziąłem na to, żeby móc robić YouTube. Mam jeszcze 2000 euro do spłacenia kredytu. Trzeba płacić, żeby mieć kanał? Nie, kupiłem laptop przecież, no nie? No, a to wziąłeś na kredyt? Tak. To nie są tanie rzeczy. To ja wiem. No. Nie musisz mi tego mówić. No, więc kupiłem sobie laptop, na który nie było mnie stać, żeby kupić po prostu za gotówkę, więc musiałem wziąć mały kredyt. Kredyt, który spłacę, no nie, w chwilę, ale jednak musiałem wziąć kredyt, bo nie mam żadnych sponsorów na tym kanale. Jacyś powinni się pojawić chyba w końcu, albo i nie. Powinni, no nie? Powinni. Żeby coś mi pomóc też trochę. Ale ja się cieszę, że jestem i tak w stanie robić to, co robię. Nikt mi za to nie płaci. Parę osób mnie się pytało, czy ja zarabiam na YouTubie. Nie, ja nie zarabiam na YouTubie. Ja wkładam w YouTube pieniądze. Ja z niego pieniędzy nie wyciągam. Ty w niego wkładasz. Tak. Kartę do bankomatu. Dokładnie, to jest taka ściana płaczu, z której pieniądze już nie wracają. Bo sprzęt kosztuje, komputer kosztuje, karty pamięci kosztują. Nie mówię o wycieczkach, bo wycieczki to są wycieczkami, które są niezapomnianymi przygodami w moim życiu. Ale właśnie sprzęt taki jak aparat, GoPro, mikrofon, który mi się już złamał chyba 5 raz teraz. Nagrywam z połamanym mikrofonem. No, takie życie. Takie życie. No, ale mniejsza w to. Ale fajnie by było, jakby się jakiś sponsor pojawił w końcu. Także moim planem, takim głównym planem na 2020 rok jest wyjazd na rok do Australii. Tak! Na rok? Na rok. Rok? Wow, tak. Dużo. Tak, tak. Mam już zabukowany... Bilet. Nie bilet. Mam zabukowany trip po Sydney na 9 dni. Na 3 sierpnia. Także fajnie by było, jakbym 3 sierpnia już był w Australii. O, jak o tym mówię, to mi aż ciarki przechodzą. W ogóle to się dla mnie jest niemożliwością. Przygoda życia. Takie aż surrealistyczne się impossible. Wydaje, że takie impossible, no. Do Australii na rok. W ogóle... Na drugi koniec świata. No. Marek nawet ma taką matę. Mapę taką zdrabkową dostałem. Od Mikołaja dostałem na... Ściele takie. Na gwiazdkę. Tutaj mam... Naszego kolegę. Tak. Naszego kolegę. Cześć. Stefano. Cześć. Stefan? Stefan. Cześć, Stefek. Stefan. Także Australia to jest mój jeden wielki plan, na który będę oszczędzał każdy dosłownie cent, żeby tam pojechać. Bo nie ukrywam, trzeba tam też mieć trochę pieniędzy. Taka dolna granica, którą Australijczycy chyba tolerują, żeby przyjechać, żeby przyjąć kogoś na taką wizę, jest 5000 dolarów amerykańskich. Czyli to jest ile na polskie? Na polskie nie mam zielonego pojęcia. Jeden dolar amerykański to jest około 2,50. Sobie przeliczę. Mamy. Ile to jest 5000? 5000 razy 2,50. To jest 10... Jakieś 12 tysięcy około trzeba mieć na koncie. Co jeszcze? Tyle? No i chciałbym pojechać w marcu do Los Angeles. Chcę pojechać z moim znajomym do Los Angeles, bo prawdopodobnie i będzie tak, że dostanę tańsze bilety do lotu. Do firmy LOT,
I chciałbym po prostu polecieć do Stanów Zjednoczonych. Dlatego przylecę prawdopodobnie do Polski jeszcze w lutym, aby starać się o wizę do Stanów Zjednoczonych. O, w lutym przyjedziesz? Prawdopodobnie. Fajnie, to wtedy do tego parku się wybierzemy. Do domu raczej nie przyjadę, ja przylecę po prostu. Tak, o, przylecę do Warszawy i odlecę z Warszawy tego samego dnia. No. Trzymaj. Bo ja będę musiał pracować. Dla jasności jedną sprawę chcę na końcu powiedzieć. Nie chcę się w żaden sposób przechwalać tym, ile podróżowałem w tym roku, jak podróżowałem, ale chcę pokazać po prostu to, że jeśli chcecie, to możecie. Naprawdę, ja żeby być w stanie tak podróżować, jak podróżuję teraz, musiałem się wyprowadzić z kraju, co było dla mnie najlepszym wyborem w życiu, jaki kiedykolwiek zrobiłem, ponieważ... A dla rodziny najsmutniejszym. Oj tam, nie wiem. Dla mnie to też jest smutne. Ale przez to, dzięki temu, że wyjechałem, nauczyłem się języka. Jestem w stanie... Mam znajomych dosłownie z całego świata. Co? No. Z całego, nawet tam, gdzie nie byłeś? No. Musisz w Australii też wiedzieć. W Australii? Mam znajomych w Australii. Serio? Mhm. Europie? W Europie, o, Alusia, w Europie oczywiście, że tak. Także ja, nikt mi w tym nigdy nie pomógł, tak naprawdę. Jedyne wsparcie, jakie miałem zawsze, że mnie siostra dopingowała i te dwa brzdące tutaj, no nie? Tak, żeby jechać faktycznie, że jedź, rób swoje. Jeśli pracujesz na to ciężko, to jedź, spełniaj marzenia. Bo tak naprawdę w życiu łatwo nie było i ja jestem z tego jeszcze bardziej dumny, że jestem w stanie to robić sam, że mi na przykład rodzice nie dali pieniędzy, nie zasponsorowali tych wszystkich wycieczek. Nie mówię, że to jest złe, absolutnie, tylko mówię, że ja bym tak po prostu nie zrobił. Ja jestem takim człowiekiem, że na to, co ja chcę, chcę sobie zapracować samemu. Dlatego ja sobie na to ciężko zapracowałem, przez cały rok pracowałem, wiem, że jeździłem dużo, ale byłem w stanie to robić, za co jestem naprawdę wdzięczny mojej pracy. I to chyba tyle w tym vlogu, po prostu nie poddawaj się, walcz o swoje marzenia i pamiętaj, marzenia się same nie spełniają, marzenie się spełnia. Także dziękuję ci z całego serca, że byłeś ze mną przez cały rok. Dziękuję każdej osobie, którą spotkałem w 2019 roku, za to, że pojawiła się na mojej drodze, za to, że wniosła coś do mojego życia. Dziękuję naprawdę z całego serca. Mam nadzieję, że 2020 będzie chociaż tak dobry, jak był 2019. Mam nadzieję, że ta Australia wypali. Jeśli nie, trudno. Będę starał się coś innego robić. Ale pamiętaj, dokładnie, ale pamiętaj, nigdy w życiu nie możesz się poddać. Nigdy w życiu się nie poddawaj. I to chyba tyle. Dziękuję wszystkim za to, że byliście, za to, że wytrwaliście do końca. I życzę wam wszystkim szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia, pa! Pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby być z Markiem na bieżąco. O! Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć.